kilkuset gości, kilka konkurencji, a także niezliczona ilość uśmiechu i zabawy. Za nami już 12. Spartakiada UTW w Sierakowie. Jak mówią uczestnicy, rywalizacja sportowa jest ważna, ale co najważniejsze, to integracja i wspólne spędzanie czasu. To już jest 12. edycja. Przerwały nam pandemia 2 lata. Rok po pandemii była taka tylko tutaj regionalna, mała. No a teraz z tych dużych 12. kolejna. Ważna jest ta taka namiastka rywalizacji, bo to chyba tak trzeba powiedzieć, ale to spotkanie seniorów z całej Wielkopolski, wymiana doświadczeń, uściski, gadki, no wszelkie kontakty, przez cały rok jest dużo do opowiadania. Spotkanie, wspólna radość bycia z innymi ludźmi. No ta integracja, radość bycia razem, ale też myślę współzawodnictwo sportowe, prawda? No tak, jak najbardziej. Ja już tu paniom mówiłam z komisji sędziowskiej, żeby nam podopisywali po 2 punkty w razie czego. Prowadzą te ścieżki do Sierakowa. To jest bardzo miłe, że ciągle do nas wracacie. To znaczy, że jest u nas fajnie. Aspekt integracyjny przede wszystkim ludzi z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy przyjechali tutaj z okolicznych powiatów, jest bardzo ważny. Ta impreza nie jest pierwszy raz i cieszy się olbrzymią popularnością. Ja bardzo liczę na to, że ci, co przede wszystkim są pierwszy raz, to oni za chwilę wrócą tu ze swoimi rodzinami w sezonie wakacyjnym, będą odwiedzać nasze zabytki, muzea, no ale przede wszystkim zagoszczą nad naszymi pięknymi jeziorami. Mamy już pierwszy sukces, ponieważ jesteśmy największą grupą. To ilu państwa przyjechało do nas? 53 osoby, największa grupa. I nie pierwszy raz. To są wszystko nasi wspaniali studenci. Już mamy mistrza, panie, bo wszędzie ma pierwsze miejsce. Także Luboń górą, a Sieraków kochamy. Jesteśmy co roku. Zaczęło się wszystko, przyjeżdżaliśmy tam na ośrodek, na kręgle. I tak się zaprzyjaźniliśmy z tą grupą, że ich do siebie zaprosiliśmy na spływ kajakowy. I tutaj co rok przyjeżdżamy na tą imprezę taką dużą, która nam brakuje tego w Międzyrzeczu. Naprawdę wspaniała jest. Proszę powiedzieć, czy w tych goglach w ogóle coś widać? Coś widać, ale tak nie jestem pewna, co ja widzę. Ale jakby pani to opisała? Nie wiem, czasami podwójnie, a czasami niewyraźnie. Nie wiem, co tu widać. Ja panu rzucę i zobaczy pan, jak ja to rzucę. Dobra. Obserwujemy, patrzymy zatem. I... No ale... Ale tu chyba do jakiegoś oszustwa dochodzi, bo przecież pani... O nie, teraz nie, przepraszam, ale pani idealnie trafiła. Uważaj, pomalutko. No, 2 na 3 już mamy, proszę państwa, i ach, czyli skuteczność 50%. Czy pani trenowała tę konkurencję? Skąd? Nie mamy takiego czegoś. Ja za panią nie nadążam, muszę powiedzieć, i w drugą stronę. Jak się to robi? Ach, było blisko. Proszę powiedzieć, jak się to robi, jak się tak długo tą równowagę utrzymuje? Jak pan jest przy mnie, to jest tak. Kiepsko. Nie wiem, co mam powiedzieć. Życz mi szczęścia.
Życzymy pani powodzenia. Skąd pani do nas przyjechała? Z Wolsztyna. Z Wolsztyna. Jadę? Powodzenia pani życzymy. I jedno poszło. Teraz będzie rzut do celu w alkogoglach i slalom z piłeczką ping-pongową. Rzut do celu w alkogoglach. Ja tylko dopytam tak trochę wstydliwie. Czy panie trenowały? Nie. Takiej odpowiedzi się oczywiście spodziewałem. Jesteśmy kierowcami, więc nie trenujemy. Oczywista sprawa. Proszę powiedzieć, czy państwo za rok także nas odwiedzicie? Oczywiście. Jak idzie do tej pory? Na razie nie najgorzej, nie narzekam. A to jest pierwsza konkurencja, w której pani bierze udział? Ja tutaj tylko w jednej. Tylko, czyli nastawiła się pani typowo na skrable? No tak, nas jest więcej, więc trzeba było jakoś podzielić, żeby każdy miał jakąś okazję się wykazać, nie? A już państwo porównywaliście, jak tam generalnie wam wychodzi? Nie, bo jak myśmy tutaj przyszły, to tu siedzimy. Siedzicie panie cały czas? Tak. Jak się w Śrakowie podoba? Bardzo, bardzo. Ludzie są bardzo mili. Wszyscy nas pozdrawiali. Ja mówię, jak tak będę po mieście u nas chodzić, to też będę musiała kiwać do wszystkich, nie? No. Pierwszy raz pani jest? Nie, drugi. A można liczyć po takim właśnie przywitaniu, że w przyszłym roku też nas pani odwiedzi? Na pewno. Chętnie. W tegorocznej 12. już odsłonie Spartakiady Uniwersytetów III wieku w Sierakowie wzięło udział 450 osób. Ponowna okazja do spotkania za rok dla Sierakowskiego Ośrodka Kultury Maksymilian Kmieciak i Kacper Witt.